Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem dzisiaj pełna energii, bo wszystko mnie boli. Mam problemy z kręgosłupem, więc jak są problemy i ma się coś nie tak ze zdrowiem, to należy poprawić sobie humor. A nagrywanie pomaga mi ten humor poprawić, więc jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj odebrałam z paczkomatu Pure Beauty Boxa. I wiecie, no otwieram ten paczkomat i miałam nadzieję, że wyjmę małe pudełeczko. Zresztą tutaj widzicie, to jest ostatni Pure Beauty Box. Już Wam pokazuję. Takowy on był. A teraz wyjmuję coś takiego. Ja nawet tego unieść, słuchajcie, nie mogę. Proszę. Takie pudełko przyszło. I ja mówię, o co tutaj chodzi? Nie wiem, o co tu chodzi, bo jeszcze nie otwierałam. Przecięłam tylko taśmę klejącą i zdjęłam etykietkę, żeby nie było wiadomo, kim jestem. Zaraz otworzymy i jedziemy. Dla tych, którzy totalnie nie lubią otwierania moich boksów, to po prostu nie oglądajcie. Tu nie chodzi o... Tu chodzi po prostu o otwieranie z humorem i z tym, co ja o tym myślę. Jak Wam się nie podoba, to nie oglądajcie i kogo to obchodzi. Więc słuchajcie, nawiązując do tego, że nie lubię Goodie Boxa, nie lubię Goodie Boxa i już Goodie Boxa jako takiej recenzji, unboxingu u mnie na kanale nie będzie. Wszystkie punkty, które tam uzbierałam, zamieniłam sobie i kupiłam w ich sklepie to, na co miałam ochotę i rzeczywiście chcę zobaczyć, co to jest. Więc już Goodie Boxa jako takiego prawdziwego unboxingu nie będzie, bo go po prostu nie lubię. Wszystkie kosmetyki zużył mój mąż, więc... Oprócz tuszu, no rzęs. Słuchajcie, Pure Beauty, ten z tego opakowania, bo zrobię Wam update dla tych osób, którym tak bardzo zależy, żebym powiedziała, że coś przetestowałam, a nie tylko otworzyłam pudełko. To słuchajcie, akurat tak jak otworzyłam i zachwycił mnie Pure Beauty Box, to tak też się stało z kosmetykami. Jak to jedna... bardzo uprzejma w komentarzu osoba stwierdziła, że no najlepiej to się ograniczyć do balsamu i kremu Niva. Ja uwielbiam krem Niva i ja krem Niva tylko używam, resztę kosmetyków zazwyczaj oddaję mężowi. Więc kontynuując, kosmetyki z tego pudełka, oprócz gratisowej saszetki, tam był taki preparat na problemy z nerkami, coś takiego, to oprócz niego albo już wszystkie produkty, te, które były takie, wiecie, typu maseczki i takie mniejsze opakowania, to są już zużyte. Te, które miały większe i są na dłużej, jakieś spreje, to są cały czas przeze mnie używane. Uwielbiam tego boksa. Jestem bardzo wdzięczna jednej z moich oglądaczek, że w ogóle tutaj subskrybentek, że mi poleciła ten boks. A do tego jeszcze dzisiaj otwieram, a tu takie ogromne pudełko. Otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Wow, patrzcie na to. Wow, jestem pod wrażeniem. Są tu w pudełku kosmetyki oprócz boksa, który jest strasznie ciężki. Boks jest przepiękny, uwielbiam te boksy. Mają takie kolory, wow. I oprócz tego w pudełku są luźno pełnowymiarowe, tak mi się wydaje, bo są ogromne. Kosmetyki. Ja sobie otworzę Goodie Boxa. Wygląda w środku tak. Biorę etykietę, żeby wiedzieć, o co chodzi. Tam wiecie, ten przewodnik. I zaraz zobaczymy. A, rozumiem. Ponieważ oni umieścili bardzo dużo pełnowymiarowych produktów, to nie zmieściły się tylko tutaj, więc włożyli obok. Bomba. Jestem zadowolona na maksa. No to jedziemy. To jedziemy. Uwaga. Najpierw to, co z kartonu wyjmę. Pierwsze to jest Pure Fresh Dry Shampoo. Słuchajcie, zawsze chciałam wypróbować suchy szampon. Zawsze. Jakoś w ogóle przechodziłam w Rossmanie koło niego, ale nigdy jakoś, nie wiem, mówiąc tak dziwnie, nie miałam odwagi. Nie chciałam na to wydać kasy. Mówię, a kurczę, nie wiem, co to jest, tak dalej. Słuchajcie, nareszcie mogę przetestować. To jest super. Bardzo się cieszę. Bardzo jestem entuzjastycznie, tylko podchodzę. Przetestuj. I 16,99 i oczywiście tak, to jest full. To jest pełnowymiarowy produkt. Także ja bardzo lubię tą firmę. Lubię z nich lakiery do włosów, odżywki, farby do włosów. Także
Super, na pewno pójdzie w ruch. Co mamy tu dalej? Z tej firmy Wianek mamy krem BB z SPF 15 do cery podrażnionej. Bardzo się cieszę, dlatego że ja powiem Wam, ostatnio mam podrażnioną skórę, wiecie, słońce i to, że ciągle testowałam jakieś dziwne rzeczy, podkłady i różne takie, i ta cera mi się trochę popsuła. Tak to wygląda, jest z pompeczką. Zobaczcie, czy on ma jakiś kolor, nie wiem, to jest BB1. Nie wiem, bo po prostu jest napisane, że nanieść na skórę. To jest tak jak krem i na twarz, i na szyję, delikatnie wklepuj do całkowitego wyschnięcia i to tyle. Powiem Wam tak, uwielbiam tą firmę, miałam z niej maseczki, jest świetna, już nie mogę się doczekać, żeby to przetestować. Nie mogę się doczekać. I słuchajcie, tu jest napisane, że to jest produkt pełnowymiarowy, 39 zł kosztuje ten oto produkt. Także wow, jestem zachwycona. Kolejny do wykorzystania. Co my tu mamy dalej? Wow, taka duża butla z pompką. Ja tą firmę kojarzę z różnych preparatów dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę. To jest ten Physiogel i to jest hypoalergiczne i one mają codzienne nawilżenie. To jest balsam do ciała, do skóry suchej i wrażliwej. Jestem za. Ja znam tą firmę. Nie pamiętam, co ja z niej miałam, ale wiem, że było to bardzo dobre na suchą skórę. Jest totalnie bezzapachowe, a teraz jest jeszcze na moim nosie. Jest totalnie bezzapachowe, więc to jest na plus, bo albo musi być fajnie pachnący, albo bezzapachowy. No, bezzapachowy, świetny. Bardzo dobry. Przeczytam jeszcze dokładnie jego skład i... Bo czasami takie balsamy tak na szybko używam też na ręce syna, bo on ma często suchą skórę tu, a nie chcę używać kremów mu do rąk, tylko używam wtedy jakichś balsamów. Jeżeli ten okaże się dobry w składzie i najpierw przetestuję go na sobie, to balsamy u mnie schodzą w bardzo dużej ilości, bo ja mam suchą skórę. Teraz ogromny produkt, ach, przepraszam Was, nie powiedziałam, tak, to jest pełnowymiarowy, 60 zł, balsam nawilżający do ciała, 400 ml. Także tak, teraz mamy z Bielendy Botanic Formula, to jest peeling do ciała, cytrynowiec i mięta, regenerująco wygładzający. Słuchajcie, tak jak wiecie z poprzedniego innego boksa, ja nie przepadam za peelingami. Bo no jakoś tak nie bardzo, ale zdarza mi się, że nie zdarza mi się, bardzo często, tak powinnam powiedzieć, peelinguję sobie stopy. I myślę, że jeżeli nie użyję go do całego ciała, a ma bardzo fajny zapach, bo cytrynowiec, mięta, no to ja uwielbiam w ogóle miętę i wszystko, co jest cytrynowo i miętowe, to powiem Wam tyle, że na pewno będę go używała do peelingu chociażby stóp, albo łokci, albo miejsc, które gdzieś tam będą mi nie pasowały. Także postaram się używać go, to jest 0% parabenów, silikonów i sztucznych barwników. Jeżeli nie będę w stanie go zużyć w całości, albo coś mi nie będzie w nim pasowało, to prawdopodobnie oddam komuś. Mam dużo osób, którym mogę oddać najbliższym. I to jest, słuchajcie, o, można było otrzymać albo z imbirem, albo z cytrynowiec. Dziękuję, dziękuję Pure Beauty Boxie, że wsadziliście mi cytrynowy, bo jakbyście mi włożyli imbir, to masakra. Ja imbiru nie lubię. Ja na imbir w ogóle jestem uczulona i po prostu na mnie bardzo mocno źle wpływa, więc bardzo dziękuję, że trafiło mi się nieimbirowe. Także słuchajcie, koszt 19,99. Dobra, to teraz ja otwieram już, to było poza boksem. W sensie poza boksem, bo się nie zmieściło. Teraz tutaj postaram się nie zepsuć tej fantastycznej naklejki, ale pewnie mi się nie uda. I dla wszystkich, którzy oglądają moje otwieranie boksów i wstawiają w komentarzu, że niepotrzebnie bambolenie i szkoda czasu, gadanie niepotrzebne, to ja lubię sobie pogadać z Wami właśnie, do Was, do kamery, po to nagrywam. To jest taki po prostu jakby dodatek w tym kanale. Jeżeli komuś się nie podoba moje biadolenie, moje, jak to ktoś napisał, pitulenie, czy niepotrzebne moje gadanie, no to po prostu niech mój kanał odsubskrybuje.
a ja będę gadać dalej, bo mam to w nosie. I teraz tak, tutaj jest mnóstwo, na nieszczęście znowu się trafił lakier, ale kolor jest ok, więc to jest plus. Najpierw większe produkty. Polish Beauty to jest Floss Leg, bardzo lubię tą firmę Floss Leg. To jest Peel Love, peeling do twarzy z czym? Oczyszczanie przez gumkowanie. Widzieliście kiedyś coś takiego? Oczyszczanie przez gumkowanie? Słuchajcie, nie znam czegoś takiego, nigdy czegoś takiego w ogóle nie używałam. Używaliście już tego? Wstrząśnij, nałóż wieczorem na zwilżoną skórę, mijając okolice osób, wykonuj polecony masaż. Peelingi do twarzy akurat używam. Używam bardzo często. Gumkowanie, nałóż, masuj, spłucz już. Słuchajcie, no mega mi się podoba to. Oczyszczanie przez gumkowanie. Mega, na 100% spróbuję. Słuchajcie, nie widziałam w ogóle nigdy. Mogłam dostać dwa różne, zobaczcie. Mogłam dostać albo różowy, albo niebieski. Dostałam niebieski, bo ten drugi był z innymi dodatkami. Nie, on był... Nie wiem, z czym on to był. Tak, jakiś jest inny dodatek. Ja mam akurat i to jest też pełnowymiarowy. On kosztuje 15,49. No. Także na 100% wykorzystam. Może kiedyś Wam gdzieś w jakimś filmiku powiem, jak mi się sprawdził. Następne to mamy tu... Ojeju, a co to jest? Słuchajcie. Maska? Jest tu gdzieś opis? Jest. Maska regenerująco-naprawcza z fitokeratyną. Wow! I to jest na włosy. Świetnie, uwielbiam. Jak użyć? Po umyciu włosów szamponem nałóż niewielką ilość produktu na całej długości włosów i końcówkach. Pozostawić na 2 minuty i dokładnie spłukać. Idealnie. Lubię coś, co jest szybko i nie trzeba się tym bawić i zostawiać na włosach na 150 lat. Myślę, że to jest, nie jest pełno, nie, to jest o pojemności 50 ml. Bo jakbyście kupili 200, to jest za 67,90. I to jest tu. No, ale Wam pokazuję do kamery. Tu i tu jest napisane właśnie, że 200 ml jest za 67,90. I to jest skuteczna, intensywna i odżywcza. Idealny zabieg na suche i zniszczone końcówki. Dziękuję bardzo. Na pewno wypróbuję i skorzystam na 100%. Kolejny produkt jestem na tak. Dalej, co my tutaj mamy? Serum adaptogenne rozświetlające, witamina C i granat. Ta firma mnie urzekła. W zeszłym Pure Beauty była odżywka do włosów. Słuchajcie, ale tak pięknie pachnie, że jak syn się do mnie przytula, to mówi, mamo, co ci tak włosy pięknie pachną? Właśnie od tej odżywki, ona jest tam na rozczesywanie lepsze i no po prostu, słuchajcie, jest tak piękny zapach. Teraz na lato, gdzie jest słońce dobija nasze włosy, to jest świetne. A to jest akurat serum rozświetlające. Ja chcę jak najbardziej wyeliminować ostatnio wszystkie te podkłady. Zostawię je sobie na zimę. To jest serum, już Wam czytam, gdzie ono tutaj jest, muszę najpierw znaleźć, o jest, to jest serum do twarzy i słuchajcie, to jest produkt pełnowymiarowy, 30 ml za 37,99. Serum natychmiastowo poprawia kondycję skóry oraz nadaje efekt naturalnego glow, wzmacnia i widocznie odżywia skórę, dzięki czemu jest ona pełna blasku, energii, serum niweluje oznaki zmęczenia i pierwsze zmarszczki oraz wyrównuje koloryt skóry. Jestem na tak, jeżeli będę testować, jeżeli się sprawdzi, to będę sobie to serum po prostu używać zamiast podkładu. Także bardzo fajne, dziękuję, będę również sprawdzała i testowała. Jak na razie to ten box jest amazing. Wow, a co to jest? Widzieliście, co mi tutaj wrzucono do tego boxa? Słuchajcie, mamy tutaj... Zdrowe i piękne włosy ze skrzypem. Zdrowe i piękne włosy z biotyną. Suplementy. Nie znam w ogóle tej firmy. Ja suplementy używam. Ale nie znam tej firmy i nie wiem dlaczego.
Tutaj jest napisane, że to opakowanie, bo to jest po 30 kapsułek, jednego i drugiego, one, słuchajcie, jedne kosztują 25,99, drugie 20,99. Także bardzo dziękuję za wrzucenie tych kapsułek, bo ja lubię wszystkie suplementy, które są przydatne, a witamina A, E, włosy, skóry, paznokci i upiększanie i tak dalej, jestem na tak, mogę spróbować. Tutaj widzę, że one jest Bajaga Hupało. Czym się wam wyostrzy dobrze. I na pewno będę próbować. Ja suplementy lubię. Nie lubię tabletek. Takich w sensie, wiecie, zdrowotnych, bo na szczęście nie muszę ich brać. Tak wyglądają te suplementy, kapsuły zielone. I zobaczymy, czy te drugie też są takie. Nie, to są takie mini tabletki. Czy jedne są kapsuły, a drugie są w takich tableteczkach. Dziękuję, bardzo fajny pomysł. Suplementacja zawsze się przyda. Teraz mamy, nawet tu jest napisane Crazy in Glow. Wygląda to trochę crazy, zobaczcie, jaki fajny preparat. Można pobełtać i zobaczcie. Widzicie, jak się świeci? Zaraz zobaczymy, co to jest. Szybciutko, szybciutko. Co to mamy? Bo zaraz będzie, a Boże, znowu tak długo. I coś tam. Właśnie, ja nie wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest mgiełka do ciała. Zapach wakacyjnego kokosa z mango z adaptogenami. Ale ja tego nie widzę w ulotce. Czekajcie. Wow! Ale pięknie pachnie, jakbym jakąś sałatkę owocową jadła. No wypas! Wspaniałe. To jest spray po prostu do ciała, żeby być ładny, mieć glow na opaleniźnie. Ja lubię takie rzeczy, wiecie? Czasami się popsikać, żeby ładnie pachnieć w wakacje i w ogóle. Lubię takie rzeczy, ale słuchajcie, ja nie mogę tego tu nigdzie znaleźć. Nie mam tu tego w opakowaniu. Jeżeli ktoś dostał również tego boksa, to niech mnie oświeci, gdzie to jest, bo ja nie widzę. Jest. Boże, kobietą. Słuchajcie, zobaczcie, tu jest. Można było znaleźć w pudełku, ja się spojrzałam na tą piankę, a nie na tą rozświetlającą mgiełkę, bo można dostać brązującą piankę do ciała, można było dostać. Nie bardzo z tymi brązującymi, bo zawsze się upaciam. A rozświetlająca mgiełka do ciała, jak najbardziej tak, to jest produkt pełnowymiarowy i kosztuje 28,99, czyli niektórzy dostali piankę. Ci, którzy lubią oglądać ze mną unboxingi, to zapraszam, chętnie posłucham od Was info, co Wy dostaliście, czy jesteście zadowoleni, bo tak jak mówię, tu są różne warianty, więc tak. Tu mamy w ogóle, że lakier do paznokci pokazany jest, że może być oczywiście w różnych kolorach, jeden z wybranych losowo, tu jest taki niebieski. Nie pogniewałabym się, gdybym go dostała, znaczy ja używam hybrydę, aczkolwiek na stopy z tym jest różnie. Lubię też sobie zmieniać i tam po prostu wtedy zamiast hybrydy robię sobie zwykły lakier, bo mi się tam lakier zwykły na palcach na dole trzyma mega. Ja dostałam takowyż. Nie wiem, czy go widzicie. On ma taki, ma takie trochę, no jest niby mat. To jest Oriental Coral, zobaczcie. Czyli taki koralowy kolorek. Gdzie widać, czy nie? Jest ok, jest spoko, przynajmniej jest jakiś czarny, zielony albo w ogóle jeszcze nie wiadomo jaki. I moim zdaniem idealny właśnie na paznokcie u stóp. Bardzo fajny. Jeżeli kiedyś będę miała ochotę, ja sobie zostawię akurat go, bo resztę wydałam tych dziwnych kolorów, ale ten sobie zostawię. Dziękuję. Przynajmniej nie jest dziwny kolor. Słuchajcie, następny produkt to jest... Już. To jest mgiełka do ciała. Zapachowa mgiełka do ciała, urzekająca aromatem winogron z lawendowym akcentem, idealna do stosowania w ciepłe dni, w podróży, na urlopie, nawilża, lekko chłodzi i pozostawia wspaniały aromat na skórze. Wiecie co? Te akurat ogólnie mgiełki, to my razem z mężem lubimy stosować, wiecie? Czekajcie. Ten zapach jest ok, ale za bardzo lawendowy. Nie przepadam aż tak mocno za lawendą, ale powiem Wam, że mgiełka na ogólnie jest bardzo fajna. Jeżeli nie zużyję jej sama,
A spróbuję z dwa razy gdzieś tam nad jeziorem sobie jej użyć, to po prostu oddam ją mężowi. On lubi takie rzeczy. I ostatnie, znaczy tu mamy też próbeczki. Proszę, zawsze są jakieś wrzucone, ale tutaj nie będziemy się za dużo nad tymi próbkami, wiecie, rozkminiać tutaj. To jest, słuchajcie, w ogóle wine elixir przeciwzmarszczkowy, krem pod oczy i do ust. Można spróbować i zobaczyć. Może na moje zmarszczki pomoże. A to jest Age Repair Fusion. To jest co? To jest akurat do przetestowania krem do twarzy Photo Ultra Age Repairing. No to może mnie zriperuje. Chociaż wątpię, żeby mi się dało mnie naprawić. I ostatni produkt. Kojący olejek do czyszczenia skóry wrażliwej i naczynkowej. Ale już był w jakimś boksie. W jakim boksie ja go miałam? Kto wie? Kto mnie ogląda i wie, bo ja już zapomniałam, ktoś to dostał w prezencie. Dałam to w prezencie, ponieważ ja nie mam skóry wrażliwej naczynkowej i takich olejków nie używam. I dałam w prezencie na rozdaniu, ale w jakim boksie on był? Słuchajcie, bo ja z boksów robiłam rozdanie i nie pamiętam. Kojący olejek do oczyszczania skóry 24 zł. On kosztuje. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś wie, w jakim to było boksie, który wcześniej robiłam unboxing, to będzie mi miło, jak mi napiszecie. Ja akurat tego nie będę używać. Być może pozbieram różne kosmetyki, żeby znowu zrobić rozdanie. To pewnie znowu ktoś go dostanie w rozdaniu, bo go nie używam akurat. To jest jedyny produkt, słuchajcie, ze wszystkich. Jestem zachwycona. Niech każdy mówi, co chce. Ja mówię o sobie, o swoich doznaniach. To lubię. Wow, wielka niespodzianka, wielki karton, fajne produkty. Nie znam tych produktów, sama bym ich sobie nie kupiła. Chcę je przetestować, bo są fajne, normalne i ładnie pachną. Ja jestem na tak. Ja w ogóle tego boksa bardzo lubię i zostanę przy jego subskrypcji, bo podoba mi się. Jest super. Taka, wiecie, raz w miesiącu taka super niespodzianka. Jeżeli chodzi o Goodie Boxa, nie lubię tego boxa. Dla mnie to jest otwieranie i znowu to samo, i znowu to mi nie pasuje, tamto mi nie pasuje, więc ja nie lubię. Słuchajcie, ja Wam mówię szczerze na kanale o sobie, co ja lubię. Bardzo szanuję tych, którzy potrafią z kulturą napisać, no ja zdecydowanie jednak wolę Goodie Boxa, bo mogę coś tam. To jest szacun. Każdy może lubić takiego boksa, jakiego chce. Na przykład Big Glossy był średni, już bym nigdy do niego nie wróciła. Wszystkim polecam, którzy chcą mieć niespodziankę i cieszyć się, że otwierają o gigantyczne pudełko raz w miesiącu, to polecam Wam zdecydowanie tego Pure Beauty Boxa, bo to jest fajne, bo to są produkty, które na pewno wszystkie zużyję. A jak nawet nie, to mogę zużyć czy dać komuś w prezencie osobom, które wiem, że to zużyją. Bo prawda jest taka, że u mnie w najbliższym otoczeniu większość osób funkcjonuje tak jak ja z kosmetykami, więc znam tych ludzi, że tak powiem. Więc słuchajcie, nie hejtujmy się. Ja nie przestanę nagrywać. Zmieni się trochę formuła kanału, bo mam dosyć już serdecznie kosmetyków. Nigdy nie miało być aż tyle kosmetyków na moim kanale, a właściwie to myślałam, że nie będzie ich wcale. Trochę losy się potoczyły inaczej, trochę dałam się w to wciągnąć, ale już się z tego wygrzebuję. I tak. I słuchajcie, zachęcam do subskrypcji te osoby, które rzeczywiście lubią gadanie, chcą ze mną spędzić czas, chcą napisać coś fajnego, pozytywnego dla innych w komentarzach, że dobrze się bawimy, że czasami powiem jakiś żarcik, przekręcę coś i to Was bawi. Są takie osoby i dziękuję, że jesteście na moim kanale, dziękuję za suby, bo suby rosną, pomimo tych wszystkich hejterów, że strata czasu jest na mnie, bo dużo ględzę, ale ja lubię ględzić i na tym polega ten kanał. Wiem, że wielkie znane youtuberki ględzą po 40 minut naprawdę totalnie o niczym, tylko o zakupach na 2 tygodnie z Biedronki i wy to oglądacie w ilości 10, przepraszam, 50, 60 tysięcy wyświetleń i wam to pasuje, więc czemu ja nie mogę sobie poględzić 24 minuty? Także dziękuję, że ze mną byliście. Nagrywać będę dalej, formuła się trochę zmieni. Mam nadzieję, że i tak ze mną zostaniecie ci, którzy są mi wierni na tym kanale. I bardzo jestem zadowolona z tego boksa. Bardzo pozytywnie mam na niego nastawienie. Wszystko mi w nim pasuje.
Także co wy o nim sądzicie? Aha, i jeszcze na koniec. Ważna informacja. Słuchajcie, jeżeli komentarze pod jakimkolwiek moim filmem nie będą konstrukcyjną krytyką, bo krytyka jest dla mnie ok. Jeżeli nie będzie to konstruktywna krytyka, z kulturą krytyka, tylko po prostu hejt i bardzo nieprzyjemne słowa, to wszystkie te komentarze będą usuwane. Bo pamiętajcie, że są osoby, które chcą dopiero zacząć kanał swój, czytają takie informacje u osób, które mają też rozpoczynające kanały i boją się rozpocząć ze względu na takich jak wy, takich różnych hejterów. Dużo komentarzy zostało usuniętych, niektóre bezpośrednio trafiły do sprawdzenia i zostały nawet wam nie wyświetlone, tylko od razu usunięte, bo nie będę tolerowała hejtu na tym kanale. Ja słuchajcie, w życiu już przeszłam tyle hejtu, takie ilości, że wystarczyłoby na 3 osoby, jestem na to odporna. I nie będę tego tolerowała na kanale. Ten kanał ma być śmieszny, trochę pozytywny, trochę życiowy, no po prostu nie. Nie będę tego tolerować, także konstruktywna krytyka, propozycje zawsze tak, hejt zawsze nie i będę takie osoby po prostu z kanału usuwać. Także dziękuję wam bardzo, że ze mną jesteście i już coś zaraz sobie przetestuję, jeszcze nie wiem co, ale coś przetestuję z tego boksa. I zapraszam was na moje kolejne filmy. Pa!